Nie żyje Polska. Magdalena Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. Serwis zaczynamy od tragicznych informacji. Nie żyje polski żołnierz ugodzony nożem przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Mimo wysiłków lekarzy, żołnierz zmarł wczoraj w szpitalu wojskowym w Warszawie. W zeszłym tygodniu jeden z migrantów podczas próby forsowania granicy ugodził nożem polskiego żołnierza. Pomimo udzielonej pomocy i wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Media ujawniły, że polscy żołnierze strzegący granicy zostali skuci w kajdanki i zatrzymani pod zarzutami nieuzasadnionego użycia broni. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za skandaliczne zatrzymanie polskich żołnierzy strzegących naszych granic? Politycy Koalicji Obywatelskiej zrzucają winę na prokuratora Tomasza Janeczka, powołanego jeszcze za kadencji Zbigniewa Ziobry. Okazuje się jednak, że prokuratorowi wyznaczono nadzór dopiero 6 maja i w dodatku nie poinformowano go o szczegółach sprawy. Janeczek prosi o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Po dniu 6 maja nie otrzymywałem żadnej informacji, nie byłem informowany o toku tego postępowania. Tymczasem nazwisko prokuratora prowadzącego sprawę w Białymstoku, który postawił zarzuty dwóm żołnierzom, zostało utajnione. Dlatego wezwanie Tomasza Janeczka przez prokuratora generalnego Adama Bodnara wydaje się ustawką polityczną. Jeśli ktoś dzisiaj w tej sprawie próbuje obciążyć prokuraturę, to naprawdę robi coś skrajnie obrzydliwego, bo w tej całej sprawie działania, które są skandaliczne, zostały przeprowadzone bez decyzji prokuratury. Dlatego do dymisji w pierwszej kolejności powinien podać się komendant główny żandarmerii, pułkownik Tomasz Kajzer, który odpowiada za działania podjęte względem żołnierzy. Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, jeżeli ktokolwiek wykroczył poza uprawnienia, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Obserwatorzy sceny politycznej nie bez powodu mówią o chaosie panującym w wojsku i polskich służbach po objęciu władzy przez koalicję rządzącą. Dokonali oni zmian na kluczowych stanowiskach zarządczych tylko dlatego, by wprowadzić swoich ludzi. Chaos, chaos, chaos. Pan premier Kosiniak-Kamysz 2 miesiące temu dostał szczegółową informację, co się wydarzyło na granicy. Nie podjął żadnej działalności w tym zakresie. Sytuacja wymaga zdecydowanych działań, ponieważ za naszą wschodnią granicą na Ukrainie toczy się wojna, a na granicy polsko-białoruskiej wojna hybrydowa prowadzona przez białoruskie i rosyjskie służby. Okazało się, że to nie jest wymysł ówcześnie rządzących, tylko jest to rzeczywistość i z tą rzeczywistością nie dają sobie rady, nie są w stanie nad nią zapanować, nie są w stanie nic zaproponować, co by zmieniło obecną sytuację i mogło zapobiec dalszej eskalacji. 17 kwietnia zarządzeniem prokuratora regionalnego w Lublinie powołano specjalny zespół śledczy, który ma badać i oceniać zachowania polskich funkcjonariuszy podejmowane wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Po wczorajszych wydarzeniach premier Donald Tusk na granicę nie pojechał, natomiast dziś spotkał się rano z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Tusk poinformował, że chce odwołać ze stanowiska prokuratora krajowego Tomasza Janeczka. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody pana prezydenta. Jeszcze dziś prześlę stosowne pismo do pana prezydenta. Będziemy się widzieli z panem prezydentem w poniedziałek tam przy granicy. Mam nadzieję, że do tego czasu uzyskam akceptację pana prezydenta wymaganą przepisami prawa na rzecz tej zmiany. A tak tę sprawę komentował na naszej antenie zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Pan Zbigniew Ziobro określił obowiązki pana prokuratora Janeczka, co potwierdził pan prokurator generalny Adam Bodnar, powierzając mu nadzór nad tymi postępowaniami, które podlegają orzecznictwu sądów wojskowych w ramach jego kompetencji nadzoru nad Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej. 30 listopada pan prokurator Balski taki nadzór
przekazał panu prokuratorowi Janeczka 22 kwietnia bieżącego roku. Pan prokurator Dariusz Kornelu, który naszym zdaniem, moim zdaniem, został w sposób nieprawidłowy powołany na tą funkcję, o czym chociażby świadczy pismo pana prezydenta, które zostało opublikowane w mediach, uchylił w całości zażądanie prokuratora Barskiego, czyli mówiąc krótko, pan prokurator Janeczek już nie nadzoruje tego departamentu. Czyli pan prokurator Koneluk przejął jakby nadzór nad tym departamentem. A dzisiaj premier Donald Tusk wygłosił tylko oświadczenie dla mediów. Niestety na pytania dziennikarzy odpowiedzieć nie chciał. Natomiast Agnieszka Rucińska, sekretarz stanu w kancelarii premiera, odpowiedziała na pytanie naszego reportera Adriana Boreckiego. Panie premierze, czy to prawda, że pomimo stwierdzenia śmierci mego żołnierza aż do wyborów? A my zapytaliśmy mieszkańców Warszawy o opinię dotyczącą działań polskich żołnierzy broniących naszej wschodniej granicy. Musimy się czuć bezpieczni w naszym kraju, także dobrze, że oni tam są. Wnuczka jest żołnierzem, młoda dziewczyna, jest rok dopiero, ale też tam jeździ na tą granicę. Boję się troszeczkę o nią, no ale myślę, że nie będzie tak źle, prawda? No, ale jestem za tymi żołnierzami całym sercem. Dobrą robotę robią. Wie pani, muzułmanie na nas nacierają. Nie wiadomo kto jeszcze i jestem zdumiony, że nikt nie podjął żadnej czynności, jak dźgnięto tym nożem tego żołnierza. Doceniam ich pracę i jestem zawsze z nimi. Całym sercem. Co oni robią, to wspaniała rzecz. Nie ma takiej rzeczy chyba u nas w Polsce, jak ci nasi żołnierze robią. Aby tak dalej, aby nas chronili. Jestem za tym, żeby tam chronić tych żołnierzy, bo to oni walczą o to, żeby w Polsce było jak najlepiej i żebyśmy byli bezpieczni. Chronienie państwa jest moim zdaniem taką nadrzędną kwestią w tym momencie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje chociażby z imigrantami, tak? Ten cały kryzys migracyjny. Cieszę się z nich, boję się o nich i modlę się, proszę Boga, żeby spokój był u nas. A dziś w Warszawie odbędzie się Marsz Milczenia. Pomódlmy się w ciszy za poległego żołnierza. Początek marszu o 21:00 na ulicy Szaserów przed szpitalem wojskowym, w którym zmarł polski żołnierz. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Marsz Milczenia i Marsz Pamięci, który odbędzie się dzisiaj o 21:00, rozpocznie się o 21:00 przy szpitalu wojskowym na ulicy Szaserów w Warszawie. Ten marsz będzie ku czci zamordowanego polskiego żołnierza, który bronił polskiej granicy. Ten marsz będzie również marszem pamięci dla wszystkich polskich funkcjonariuszy, którzy bronią polskiej granicy, bronią polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj bardziej chyba niż wcześniej potrzeba tego wsparcia od wszystkich polskich patriotów właśnie dla naszych żołnierzy. Na koniec jeszcze zaproszenie na spotkanie z Tomaszem Sakiewiczem już dzisiaj o 18:00 w Nowym Targu. Spotkanie w Nowym Targu jest organizowane w ramach Klubu Gazety Polskiej, podczas którego zostaną omówione najważniejsze dla Polaków tematy. To dobra okazja do wzięcia udziału w debacie na temat przyszłości Polski, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów do Europarlamentu. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.